Basia, jak już złapaliśmy, no to jadę z serią pytań. Czerwony dywan czy czerwone usta? Czerwony dywan. Festiwalowe spotkania czy festiwalowe projekcje? Festiwal... Ojej, to jest trudne pytanie. Ludzie czy filmy? Ludzie. Ale festiwalowe spotkania i projekcje, to się zazębia. Trudne to do rozróżnienia. Oceny krytyków czy opinie publiczności? Opinie publiczności. Filmy oglądać ze sobą, czy filmy oglądać to bez siebie? Ze sobą. O, to ciekawe. A, ze sobą! Że ja od razu, ja pomyślałam o mężu od razu, rozumiem, że ze sobą oglądamy film. Nie, to bez siebie! Dobra, chodź. To prostujemy, mać włosy, bo nie ma czasu. Prostujemy. Show business. Zdjęcia z ukrycia, czy artykuły bez pokrycia? Zdjęcia z ukrycia. Nigdy człowiek nie wie, jak wyjdzie, ale chyba przyjemniejsze niż czytać o sobie nieprawdę. Tak, dokładnie tak. Wyzwania aktorskie czy role po warunkach? Wyzwania aktorskie, zdecydowanie. Casting na żywo czy nagranie self-tape'u? Casting na żywo. Dzień dobry, kocham cię, czy wkręceni? Dzień dobry, kocham cię. Teraz zastanów się dobrze. Rafał Szatan czy George Clooney? Rafał Szatan. Jesteśmy w Krakowie Mastercard of Camera, więc muszą też paść takie pytania. Zapiekanka z okrąglaka czy krakowskie uważanki? Zapiekanka z okrąglaka. Ale masz swój ulubiony. Jeszcze jest kiełbasa. A, to ja tam nie byłem. Kiełbasa z Nyski. No, kiełbasa z Nyski jest the best. A krakowskie kluby czy hotelowe łóżko? Krakowskie kluby! Ja to studiowałam! No tak, więc znam krakowskie kluby. A film, który zmienił twoje życie? Gris. Dlatego, że jako dziecko oglądałam go 2 razy dziennie. Jest to musical i ja teraz kocham musicale, gram w musicalach i znam ten film na wylot wręcz. I chyba tak, chyba zmienił moje życie i tak mnie nastawił wtedy aktorsko i muzycznie.